Maryja jest królową. Aniołowie czekają na jej rozkazy. Ona jest największym arcydziełem Boga i dlatego On dopuścił ją do władzy. Ona wykonuje ją w duchu całkowitego posłuszeństwa Bogu, czyli w idealnej z Nim współpracy. Ma też pod swymi stopami upadłych aniołów. Ksiądz Edward Stanek, 22 maja, poniedziałek. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym nowym tygodniu. 22 maja jest to też wspomnienie mojej ukochanej świętej Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Och, ileż razy pomogła w naszym życiu. Dziękuję Ci, święta Rito. A teraz jak co dzień, także i dzisiaj, dzielę się z Wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest. Otóż to takie. Nie myśl o tym, co będzie, lecz o tym, jak wygląda Twoja gotowość na przyjęcie tego, co będzie Ci dane. Cokolwiek to będzie i kiedykolwiek przyjdzie. Troszcz się o przylgnięcie do mnie, całą Twoją mocą i całym pragnieniem oddania. Tylko w ten sposób wypełnisz swoją powinność oblubienicy. Mojej i będziesz nią rzeczywiście. Oblubienicą w pełni staniesz się, gdy zdasz egzamin walki o dusze ludzkie w boju. Tak i teraz się rozgrywa na ziemi i pod ziemią. Jak zmierza ku spiętrzeniu cierpień i zwycięzca duchu światłości. Nie lękaj się. Przecież ja jestem Twoją mocą. Ty tylko pragnij, ufaj i bądź poddana woli mojej. Czujna i kochająca jak Magdalena. Pomyśl, ona pierwsza ujrzała mnie zmartwychwstałego i ją pierwszą zawołałem po imieniu. Bo miłość przyciąga miłość. Bądź powściągliwa w mówieniu o tym, co wiesz ode mnie, abyś nie utraciła mocy łaski płynącej ku Tobie. I bądź powściągliwa w wielu innych przejawach życia zewnętrznego, aby dusza Twa nie uległa rozproszeniu w tym, co nie jest istotne na dziś i na jutro. Z listu do Hebrajczyków, 5 rozdział, wers 13 i 14. Każdy, który pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Kropka. I tego też właśnie rozróżniania dobra i zła życzę Wam i sobie. Pozdrawiam serdecznie. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, Marny Pyłek. Cześć.